Czy skarby istnieją? Tak. Ten wart byłby dzisiaj miliard złotych. W 1934 roku szukali go Amerykanie, którzy udali się do Mongolii pod pretekstem badania śladów dinozaurów. Zaraz po nich w to samo miejsce ruszyli oficerowie SS, którym Hitler nakazał znaleźć legendarny depozyt. Ale tak naprawdę jego tajemnicę zabrał do grobu ten człowiek. Kamil Giżycki, urodzony w 1893 roku. Postać, przy której James Bond to jest po prostu przedszkolak. Kamil Giżycki miał 6 lat, kiedy pierwszy raz uciekł z domu. Poszedł gdzieś daleko na grzyby. Miał 11 lat, kiedy z rodzinnego Podhala udał się do Marsylii, żeby zamustrować się na statek i płynąć gdzieś daleko w świat. Znaleźli go tam zrozpaczeni rodzice. W czasie I wojny walczył w armii austro-węgierskiej, następnie przebywał na Syberii, został aresztowany przez bolszewików i po 2 miesiącach strasznego więzienia, które opisywał potem w swoich książkach, uciekł do Mongolii. Tam właśnie poznał barona Romana Fiedorowicza von Ungern-Sternberg i tam zaczęła się historia wielkiego skarbu. Baron von Ungern jest człowiekiem o szalonych oczach. Często nazywany jest krwawym baronem. Walczy z czerwoną zarazą, nienawidzi bolszewików. Razem z Giżyckim pasują do siebie jak ulał. Dlatego Polak zostaje szefem zarządzającym fabryki, w której Ungern produkuje granaty i materiały wybuchowe. To jest również bardzo istotny element całej układanki dotyczącej skarbu, o którym dziś opowiadam. Ungern to postać również bardzo kolorowa. Najpierw został odkomenderowany do kozaków dońskich w Prusach Wschodnich, następnie zaprzyjaźnił się z Grigorijem Siemionowym, atamanem kozaków zabajkalskich, który stworzył na granicy Rosji i Mongolii już po rewolucji październikowej korpusy złożone z Białej Gwardii, które walczyć będą z bolszewikami. Sam Ungern zauważył wtedy w Mongolii przyszłość całego świata. Uważał, że rewolucja październikowa to koniec rzeczywistości, to koniec obecnego świata. Z czasem postanowił, że odbuduje imperium Dżingis Hana, że sam zostanie jego hanem. I tak w 1921 roku Ungern rzeczywiście tym hanem zostaje, ale nie wiemy, czy został wybrany, czy też sam się nim ogłosił. Witold Michałowski, autor biografii Ungerna, piszący również o Giżyckim, twierdzi, że krwawy baron został buddystą, osiągnął bardzo wysoki stopień lamaickiego wtajemniczenia i nawet chciał zorganizować, stworzyć zakon buddyjskich rycerzy krzyżowych. Jego żołnierze wspominają, że był człowiekiem wyjątkowo okrutnym. Tu znowu musimy oddać głos Ferdynandowi Osendowskiemu, który wspominał, że pewnej nocy krwawy baron Ungern udusił osobiście 2 żony swoich oficerów, ponieważ za bardzo plotkowały. Jest do tego dopisek nocne szaleństwa barona. Osendowski opowiada w swoich wspomnieniach również o zabawie w kukułkę. Polegała ona na tym, że w stodole Ungern zamykał się ze swoimi żołnierzami. Jeden z nich, wybrany, dla kurażu wypijał stakan spirytusu, a następnie, ponieważ w stodole było ciemno, kukał i wszyscy do niego strzelali. Ponieważ byli pijani, często nad ranem wynoszono z takiej stodoły kilka trupów, zaś rodziny otrzymywały informacje, że ich synowie zginęli na polu walki. Ferdynand Osendowski, polski podróżnik i dziennikarz, podobnie jak Kamil Giżycki, to 2 najbliższe baronowi Ungernowi osoby. Oni też zostaną depozytariuszami jego największej tajemnicy, czyli depozytu ukrytego gdzieś na mongolskim stepie.
czasie walk z bolszewikami Ungern, jak i jego dowódca, zgromadzili potężny skarb. Składał się on z trzech części. Pierwszy to część zabytków carskich. Były wśród nich między innymi brylanty rzekomo o wielkości pięści małego dziecka. Druga część to skarby z lamaickich klasztorów. One zostały zagrabione przez bolszewików, Ungernowi udało się je odzyskać i było to podobno 2000 pozłacanych figurek bóstw, oprócz tego szmaragdy, brylanty, a także korale. Mongołowie szczególnie cenią sobie korale, które bogato zdobiły ich szaty i biżuterię. Kobiety nosiły na głowach specjalne konstrukcje upięte po obu stronach głowy, na których wisiały potężne korale, almazy, czyli nieoszlifowane diamenty, było też tam lapis lazuli. Oprócz tego wielką częścią skarbu były rzeźbione w nefrycie tabakierki. Baron Ungern przejął również potężną część kontrybucji, którą Mongolia miała wypłacać Chinom, odebrał ją Chińczykom i podobno był to potężny skarb złożony przede wszystkim ze srebra. Całość w tamtych latach była oceniana na 20 milionów dolarów wówczas. Dzisiaj prawdopodobnie byłby to, jak już wspomniałam, miliard złotych. Skarb jest teraz własnością azjatyckiej dywizji konnej, na czele której stoi Ungern. Pewnego dnia on postanawia przetransportować ten gigantyczny depozyt w kierunku Bargi. 16 Mongołów i Tatarów opiekuje się transportem. Jadą te skarby w skrzyniach na arbach, czyli dwukołowych wózkach, z których każdy jest w stanie udźwignąć pół tony. Napadają na nich czerwoni. Konwojowi udaje się wyrwać i wtedy zapada decyzja o tym, że ogromny skarb zostanie gdzieś ukryty na mongolskim stepie. Tyle, że ziemia w Mongolii jest święta. W związku z tym nie może on zostać ukryty w ziemi, nie może być ukryty pod ziemią. Należy znaleźć szczelinę skalną, grotę, gdzie będzie można zdeponować skarby z klasztorów, skarby carskie i jamby srebra z kontrybucji. Zdaniem Witolda Michałowskiego, autora testamentu barona Ungerna, te wszystkie dobra zostały złożone w grocie w miejscu nazywanym Białymi Głowami. Wejście do skalnej szczeliny bądź groty miał osobiście wysadzić w powietrze Kamil Giżycki. W tym momencie ślad po wielkim skarbie się urywa. Nie mówi o nim Giżycki, milczy Osendowski, podobnie jak Ungern. Natomiast w 1934 roku Amerykanie organizują wyprawę do Mongolii, rzekomo pod pretekstem poszukiwań śladów dinozaurów. Towarzyszy im niejaki Konstantin, inżynier, którego szybko rozszyfrowują Rosjanie. To jest brat barona Ungerna. Prawdopodobnie Amerykanie razem z nim jadą szukać wielkiego skarbu. W czasie tej wyprawy zginą dwie osoby, a sam brat Ungerna zostanie potem zlikwidowany w Wiedniu. Skarbu nadal nie ma. Dlatego interesuje się nim za chwilę Hitler, który wysyła specjalny oddział SS do Mongolii. Oni szukają skarbu Ungerna nie ze względu prawdopodobnie na jego wartość materialną, która oczywiście jest niezaprzeczalna. Niemcy wierzą, że w tych skrzyniach ukrytych gdzieś na stepie znajduje się również wskazówka do mistycznych zagadek związanych z tamtym rejonem. Jest wiele książek opowiadających o tamtych wydarzeniach. Sam Kamil Giżycki opisał bardzo dokładnie Mongolię, podobnie jak bardzo trudne czasy w bolszewickim więzieniu. Są to wyjątkowo okrutne i przerażające opowieści. Natomiast drugi z depozytariuszy tajemnic, czyli Ferdynand Osendowski, napisał książkę Puszcze Polskie. Opisuje w niej poszczególne puszcze na terenie naszego kraju, ale opowiedział dziennikarzom, że gdzieś w tej książce
zamieścił zdjęcie. Zdjęcie, na którym widać, gdzie znajduje się mongolski skarb. Trudno to odnaleźć. Wszystkie zdjęcia wydają się zdjęciami właśnie polskimi. Ale kto wie, kto szuka, może znajdzie. Tuż przed śmiercią Giżyckiego odwiedzali pracownicy tajnych służb. Do tej pory zastanawiamy się, skąd naprawdę wziął również pieniądze na zakup w 1934 roku ogromnej działki do uprawy rycynusu w Afryce. Za jakie pieniądze sfinansował wyprawę lwowskiego profesora do Afryki? Zapłacił za wszystko, za tragarzy, za nocleg, za przejazdy. Był również w latach 30. jedną z najważniejszych osób wśród Polonii w Liberii, kiedy zabrakło ludziom pieniędzy, kiedy epidemia szarańczy niszczyła zbiory, pomagał im wypłacając zupełnie niezłe sumki. W latach 60. Giżycki przyznał się jednemu z dziennikarzy, że jednak naprawdę skarb istnieje. Rzekomo po wysadzeniu groty uciekł do Mandżurii, mając w kawałku skóry kawałeczek papieru z informacją, gdzie depozyt się naprawdę znajduje. Co się z nim stało? Tego do dzisiaj nie wiemy, a Giżyckiego wspominamy we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, przy jego grobie, a także na ulicy, która dostała jego imię. Kamila Giżyckiego.